Tak na gorąco, to chciałbym się odnieść do może do 4-5 rzeczy. W tym, co mówicie o tym rozeznawaniu, kim chcecie być, widać wyraźnie, są takie dwa momenty. Mówicie o swoich zawodach wymarzonych i mówicie o czymś, co można by nazwać stanem życia. Mąż, żona, matka, ojciec, nie wiem, kapłan, człowiek życia konsekrowanego. Chcę wam powiedzieć, że obydwie te kategorie są ważne w myśleniu o powołaniu. Duża część takiego dokumentu przygotowującego synod, który się nazywa Instrumentum Laboris, kładzie nacisk właśnie na to, na ten związek między zawodem a powołaniem. To znaczy, żeby całe swoje życie czytać w kategoriach powołania. Żeby nie doszło w naszym życiu do takiej schizofrenii, nie? Że religijnym człowiekiem to ja jestem w kościele, ale potem jest taka albo inna praca, albo taka albo inna rozrywka, odpoczynek. Tam już Pan Bóg nie ma nic do powiedzenia. Nie? Jest istotne bardzo. I to jest, zadaliście ważny temat, który też mówię, gdzieś tam wyszedł w debatach młodych ludzi przed synodem. Właśnie jak patrzeć na zawód w świetle powołania. Natomiast chcę powiedzieć tu od razu, że przy lekturze tego Instrumentum Laboris najbardziej mnie uderzyła jedna teza, która w ogóle nie wyszła w waszym myśleniu. I nie mówię tego z pretensją, tylko mówię, żeby wam podpowiedzieć jeszcze i taki kierunek refleksji. Mianowicie w Instrumentum Laboris jest podkreślane, że powołanie każdego z nas jest wpisane w powołanie Kościoła. To znaczy trzeba by się zastanowić, do czego wezwany jest Kościół jako wspólnota. Jaką ten Kościół ma misję? Nie? Jeśli myślimy o swoim życiu w kategoriach powołania, znaczy myślimy o tym, że Pan Bóg nie tylko nas stworzył, ale przez chrzest włączył nas w Kościół. W tym Kościele jesteśmy wspólnotą, jesteśmy ciałem. Ten Kościół ma swoje powołanie i każde z naszych powołań jest wpisane w to powołanie Kościoła. Jak nad tym trochę pomyślicie, to znajdziecie, myślę, kilka przynajmniej intuicji co do niektórych pytań, któreście stawiali. Bardzo mi się na przykład podoba tak to stwierdzenie. Wszyscy myśleliśmy o służbie Bożej i jak będzie takie zawołanie od Niego, to pójdziemy. No świetnie. A jak ono ma do was przyjść? A ma być jakiś płonący krzak? Czy co? Jak ono ma przyjść? No to właśnie, to by trzeba było zapytać, do czego wezwany jest Kościół, którego jestem częścią, jestem żywym członkiem? Jaka jest moja misja w tej misji Kościoła? Co ja mogę zrobić? Do czego Bóg mnie usprawnia, uzdalnia? To myślę jest taki ważny moment, bo bardzo mówicie o powołaniu w takich kategoriach. Ja sobie to wszystko zapisywałem. Spełnienie, chyba najczęstsze słowo, jakie dzisiaj tu padało. Intuicja, pasja. To wszystko jest ważne. Ważne. Ale jeszcze właśnie patrzcie na to, w jakiej żyjecie wspólnocie. Zabrakło Kościoła w tych waszych wypowiedziach, nie? Zabrakło takiego widzenia. Moje życie w tej wspólnocie. Ta wspólnota ma swój sens, ma swój cel. Myślę, że bardzo, akurat Kościół, w którym żyjemy, Kościół, którym prowadzi papież Franciszek, sobie ciągle uświadamia swój cel, nie? Że nie jest celem sam dla siebie. Kościół nie jest celem sam dla siebie.
Kościół nie jest dla siebie. Kościół nie może być skupiony na sobie. Ma swój cel poza sobą. Nie, nazywamy ten cel ewangelizacją, wyjściem do innych, głoszeniem dobrej nowiny. Gdzie ja jestem w tej misji Kościoła? Gdzie ja jestem? Czy to w ogóle jest mój sposób myślenia o powołaniu? Nie? O powołaniu. I bezcenna zupełnie wypowiedź. Znaczy, żeby było jasne, wszystkie są bezcenne. Wszystkie są bezcenne. Za każdą z waszych wypowiedzi dziękuję, bo są ważne. Pokazują sposób myślenia młodego człowieka. Wasz sposób przeżywania wiary. Wszystkie te wypowiedzi są cenne. Natomiast ja tylko zwracam uwagę na niektóre, żeby gdzieś nie umknęły nam z pola widzenia. Myślę, bardzo ważna. Po co rozmawiać z kimś o powołaniu i ktoś z was powiedział, żeby, bo możemy mieć przekłamany obraz Boga. I to niezwykłe jest, że w ten sposób myślicie. Bardzo piękne i bardzo słuszne. Znaczy, żeby właściwie odczytać powołanie, trzeba mieć poprawny obraz Boga. I wtedy będziemy widzieć, że powołanie to jest rzeczywistość dynamiczna. To nie jest jakiś Boży plan dla nas, który jest zafiksowany i nie wiem, jak się odchylisz od tego na 5 stopni, to już Pan Bóg ci natychmiast przyłoży, bo ty nie spełniasz dokładnie tego, co On dla ciebie wymyślił. Pan Bóg nie jest programatorem. To nie jest wielki autor programów komputerowych i teraz wy wszystko musicie wykonać dokładnie tak, jak On sobie to wymyślił. Nie, właśnie obraz Boga, nie? Który jest Ojcem, który jest miłością, który dla ciebie jest partnerem, do czegoś cię potrzebuje, wcześniej do czegoś cię uzdalnia. Najpierw przychodzi łaska, potem przychodzi wezwanie. Nie? Poprawny obraz Boga. I rzeczywiście jest nam ktoś potrzebny, kto ten obraz nieraz nasz fałszywy nam prostuje i wtedy z nas trochę schodzi z nas takiego napięcia, niepotrzebnego zupełnie. To, coście mówili o lęku, boimy się, a ktoś nawet powiedział, boimy się planu Bożego. Nie? To się wpisuje trochę w taki lęk, który dzisiaj jest charakterystyczny. Właśnie boimy się pewnych decyzji, które są nieodwracalne, a ja się mogę pomylić. Nie? Kiedyś byłem na takim spotkaniu z młodymi na południowej Francji i jakaś osoba wstała i mówi, a co jeśli się pomylę? Wyglądało, że to jest w ogóle największy strach dzisiaj młodego człowieka, że ja się mogę pomylić. No co z tego, że się pomylisz? No co z tego, że się pomylisz? No to zaczniesz od nowa. No człowiek ma w życiu w ogóle prawo, żeby się pomylić. Nie musicie być super doskonali od pierwszego momentu, nie? Tak, my żyjemy w takim świecie, który jest światem sukcesu. Wy macie mieć, nie wiem, 17 lat i być najlepsi w swoich wymarzonych zawodach i macie mieć, mając 17 lat, najlepiej 50 lat doświadczenia w pracy, tak? No macie prawo się pomylić. My mamy obowiązek dać wam taki komfort, że możesz się pomylić, nie zabiję cię z tego powodu, że się pomylisz. Będę stał przy tobie, jak się pomylisz. Będę stał przy tobie, jak się pomylisz. Słuchajcie, najpiękniejsze moje doświadczenie z kapłaństwa wczesnego to było, jakbym księdzem zaraz po święceniach, nie? I miałem proboszcza, który mi dawał absolutną pewność co do tego, że się mogę pomylić. Jak się pomyliłem, to on moją pomyłkę brał na siebie. Nie mówił, to teraz wypij ten barsz, coś se sam naważył, nie? Tylko wiedział, że jest ode mnie starszy 3 razy i że zrobimy to razem, przejdziemy to razem. Pomyliłeś się? Trudno, nie? Pójdziemy z tym dalej. Spuśćcie trochę powietrza, Pan Bóg was nie zabije, jak się pomylicie. Pan Bóg jest kochanym Ojcem, nie?
Mój tata chciał, żebym był architektem. Jak mu powiedziałem, nie będę architektem, będę księdzem, to wziął syrenkę, wyprowadził, pamiętacie, były takie samochody, i mnie odwiózł do seminarium. I tak się zachowuje normalny ojciec. Co z tego, że nie będziesz architektem? Okej, chcesz być księdzem? Proszę bardzo. Jakbym wystąpił z seminarium po roku czy po dwóch, wiedziałbym, że mogę przyjść do domu i tata mnie przywita w ten sposób. Powie, okej, wracaj, kochamy cię, zaczynamy od nowa. Skąd ten strach przed pomyłką? Wiecie skąd? Myślicie, że Pan Bóg jest taki jak dzisiejsze społeczeństwo, że jak się pomylicie, to was wyśmieje i zmiażdży. A On nie jest taki. I Kościół też nie jest taki. Nie bójcie się. Nie ma więcej czasu, ale to, co powiedziałem, wydaje mi się bardzo istotne i bardzo wam dziękuję, bo tak, to znaczy, żeby wiedzieć coś o powołaniu, trzeba wiedzieć, kim jest Bóg. Trzeba wiedzieć, kim jest Bóg, jaki jest. To jest bardzo piękna intuicja. I mówię, też wtedy, kiedy decydujecie o powołaniu, to patrzcie, do czego jest powołana wspólnota, w której żyjecie. No, tą wspólnotą jest Kościół. Jesteście jej częścią, jesteście żywymi członkami. Patrzcie, co ta wspólnota ma do zrobienia. Co ty możesz zrobić w tym powołaniu, które jest misją całego Kościoła? A więcej to pogadamy kiedy indziej.